Zabrze jest absolutnie wyjątkowym miastem. Dla mnie to jest szczególne miasto. To miasto ludzi z ogromnym potencjałem, ale też z ogromną energią. To widzimy dziś w tym parku, ale to widzimy też na co dzień. Ludzie, którzy na co dzień ciężko pracują, niejednokrotnie potrafią się doskonale bawić. I myślę, że ten dzień to taki właśnie szczególny dzień, byśmy byli razem, byśmy się cieszyli, byśmy podsumowali to, co się udało, no i byśmy snuli plany i oczywiście dalsze marzenia. Myślę, że dziś Zabrzanie pokazują swoje miasto najlepiej, jak potrafią. Uczestnictwo w paradach jest bardzo fajne. Można zobaczyć bardzo kolorowe miasto, mnóstwo ludzi i widać, że Zabrzanie chętnie uczestniczą w tych takich uroczystościach. Jest super, tak? Nam się już bardzo podoba. Właśnie zwiedzamy poszczególne stoiska. Jest dobrze świętować. My się zawsze dobrze bawimy na każdej rocznicy i czekamy na setną rocznicę za lat 4. Jesteśmy mieszkańcami Zabrza i podziwiamy to, co się w Zabrzu dzieje i jak się Zabrze zmienia. I chcieliśmy podziękować przede wszystkim wszystkim mieszkańcom i pracownikom urzędu na czele z panią prezydent. Widzimy, że zawsze jest coś nowego. Bardzo ładnie, ślicznie. Dużo atrakcji dla dzieci, dla dorosłych, także bardzo fajnie. Co roku staram się być i naprawdę warto. Najważniejsze, że jest kolorowo, pogoda dopisuje i strasznie wesoło. Mam nadzieję, że będzie dalej tak do samego końca. Przez 96 lat udało nam się stworzyć miasto, które ma ogromny potencjał. Ta największa wieś w Europie, która przed 96 laty została przeobrażona w miasto, dziś jest jednym z ważniejszych miast metropolii, ale to też miasto, które ma swoich przyjaciół w całej Europie. Cieszymy się ogromnie, szczególnie właśnie tym, że dziś przyjeżdżają do nas przyjaciele z Francji, Szwecji, przyjeżdżają nasi przyjaciele z Hiszpanii, z Ukrainy. Nie tak dawno przecież byli nasi współpracownicy i partnerzy z miasta partnerskiego Essen. I te wszystkie przyjaźnie wypełnione są treścią. Cieszę się ogromnie, że dziś możemy świętować i możemy obejrzeć się za siebie i powiedzieć: nie zmarnowaliśmy czasu. Miasto pięknie się rozwija, miasto realizuje wiele projektów, ale najważniejsze, że Zabrzanie są coraz bardziej znani w kraju i w Europie i Zabrzanie tworzą ogromny potencjał tego miasta. Ostatnio byłem 4 lata temu i zmiany, które zauważyłem w tym mieście, są rzeczywiście bardzo widoczne. 4 lata temu pani prezydent pokazała nam przeszkloną wieżę, w której znajduje się winda przy sztolni. Natomiast 4 lata później, czyli dziś rano, miałem okazję zwiedzić sztolnię, przepłynąć się. Jest to niesamowite wrażenie. Bardzo dobrze, że jestem tutaj, dlatego że miasto Zabrze jest miastem partnerskim dla nas, dla Równego, i już jestem prezydentem miasta Równego od 10 lat i zawsze, gdzie tutaj przyjeżdżam, widzę te zmiany na lepiej. Tak? I ja widzę, że takie projekty, jak i stadion, jak te sztolna, i życzę, żeby nadal miasto partnerskie Zabrze było w rozwoju i towarzyszyło z naszym miastem. W Zabrzu zawsze dzieje się bardzo dużo i dlatego za każdym razem lubię tutaj przyjeżdżać, żeby móc obserwować, co się dzieje, jakie aktualnie wydarzenia mają miejsce w naszym mieście.